Witam. Są tak, ogólnie daliście mi taki temat tego typu, co sądzę w sprawie Bonu Bagica. Coś wam powiem. A była spinka w roku 2014 roku, pamiętam to, ale było i minęło. Jest zgoda. Ja nie mam do niego, on nie ma do mnie, jest kwita. Ogólnie miałem troszkę do niego żal tego typu, że trochę zrobił z siebie takiego pajaca, przepraszam, dałeś, bo po prostu on się dał wkręcać. Mnie to nie wkręcą w różne sprawy, bo za bardzo mam różne pojęcie. To, że z wuniem, to z wuniem, co innego to. Ale chodzi u Pakola na przykład, czy ring na walce, wiedząc o tym, że ja na przykład nie mam woli na bicie się przy całej na żywo, coś takiego. Po prostu dla mnie to jest śmieszne było. Bonus Bagice, nie patrzymy się śmieszy na tej walce. No fafatem, no nie ma co się ukrywać, mówić tutaj ściemki, bo to było widać to gołym okiem. Niepotrzebnie wziął się na taki układ niemiecki, nie wiem. Druga sprawa, on się też niepotrzebnie wkręcił u Pakola. No bo też z niego zrobili bekę. No tak, to jest moja opinia ogólnie na ten temat, żebyście nie mieli do mnie pretensji, sorry. Ale ogólnie dla mnie to jest trochę niepoważnie było. Bonu Bagice nie patrzę poważnie, tylko tak lightowo. No i z niego czypali grube pieniądze, a widny fejmu nie miał takiego, jak powinien mieć. A teraz się poprawił, wydał dwie płyty. Prowadzi koncert, robi koncerty. Cieszę się z tego, że wreszcie się Bonu Bagice obudził z takich sytuacji kręcenie beki, bo to jest dla mnie śmieszne. Życzę jemu, żeby było zajebiście, żeby dążył do swojej kariery. Ja mam karierę robienia vlogów, on ma na przykład na muzykę. Nie każdy jest talentem do muzyki. Krótka piłka. Ogólnie pozdrawiam Bonu Bagice, pozdrawiam cię ze Zgierza. I trzymaj się, tylko uważaj, żebyś się znowu nie wkręcił w jakieś gówno i żeby cię z ciebie nie robili bekę. Pamiętaj, słuchaj swojego rozumu, a nie kogoś. Pozdrawiam cię jeszcze raz, Bonu Bagice. I mam nadzieję, że odezwę się na profilu oficjalny, a nie podszywającym się, bo to niektórzy tak kurwa robią, żeby się podszywać. Trzeba być niezen zjeben, żeby się podszywać, ale jebę to. Jak masz kontakt, skontaktować się, podaję ci Bonzo Tagie, co ma 6000 lajków, odezwij się. Pogadamy co i jak. Tylko mówię, uważaj, żeby cię nie wkręcali znowu w jakieś gówno, jak w rok 2000 roku cię wkręcali. Pozdrawiam cię i miłego dnia. Benz.